Witam w trzeciej części prezentacji. W pierwszej pokazaliśmy to, jak wygląda telefon z wierzchu, jakie ma gniazda, złącza. W drugiej zajęliśmy się konfiguracją, a teraz w trzeciej części pokażę, jakie są aplikacje, bo jest naprawdę całe mnóstwo tego wszystkiego i trudno byłoby to w jednym filmie zmieścić. Zapraszam też do porównania S4 ze S3, też już jest dostępna u nas na kanale. Wystarczy troszkę poszukać, ewentualnie przejść na stronę testhub.pl. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj zainstalowane, co nam producent dostarcza wraz z telefonem. Nie ma oczywiście Antutu Benchmark, bo doinstalowałem 2-3 programy, 2 benchmarki i jeden do odczytywania tagów NFC, także tymi się nie będziemy zajmować. Pierwsza ciekawostka, aplikacja aparatu. To jest coś nowego, coś czego jeszcze żeśmy nie doświadczyli. Jest bardzo tutaj podobna do tego, co mamy dostępnego w Samsung Galaxy Camera. Zupełnie inny tryb wybierania zdjęć, zupełnie inny tryb i możliwości rejestracji tych zdjęć, także to jest nowe. No teraz myślę, że najpierw muszę wyjść w teren, porobić troszkę zdjęć, popracować z tym aparatem i przygotuję osobną zupełnie prezentację związaną z aplikacją aparatu i z tym, co jest możliwe. No przede wszystkim jest możliwe to, że uruchamiamy sobie dwie kamery naraz. Jednocześnie kręcąc film widzimy to, co kręcimy. W tym momencie moją podstawkę i również to, co rejestruje nam druga kamera. W tym momencie obiektyw kamery, którą kręcę właśnie tą prezentację. Oczywiście te wszystkie rzeczy możemy sobie spersonalizować. Nie musimy koniecznie wybierać znaczka pocztowego. Możemy sobie zmienić... Tu zasłaniam to. Możemy sobie wybrać... Oj, nie mam jak tego tutaj pokazać spokojnie, żeby było. A znaczek pocztowy możemy zrobić zdjęcie, możemy zrobić serduszko. Możemy zrobić okno, rybie oko, także jest trochę tych opcji dostępnych zarówno przy robieniu zdjęć, jak i przy kręceniu filmów jest właśnie opcja, taka możliwość, żeby jednocześnie z dwóch kamer rejestrować obraz i go miksować. Zrobimy zdjęcie. Tak jak mówię, wybór trybów, jest dość dużo trybów, także myślę, że jeden dodatkowy film to poświęcimy właśnie na to, żeby się zapoznać z wszystkimi tymi trybami. Ja je muszę najpierw sam potestować, bo tak na szybko to mógłbym tylko jakieś głupoty tutaj opowiadać. Dobra, wracajmy do naszych aplikacji. Chat On to jest już stara aplikacja Samsungowa. Tutaj w zasadzie się nic nowego nie pojawiło, także jej nie będę poświęcał czasu. Przeglądarka Google Chrome też jest wszystkim znana, bo jest to standardowa Androidowa aplikacja. Jest Google Plus już wmontowany czat, jak i sama aplikacja do Google Plus. Z nowości jest czytnik optyczny. Jest to aplikacja, która nam umożliwia tak zwany OCR. Jeżeli mamy gdzieś coś napisane, tutaj pewnie to troszkę będzie za małe. Żeby to zeskanować, ale jest to właśnie aplikacja, która umożliwia nam skanowanie tekstów, wizytówek i po prostu w formie tekstowej, nie w formie graficznej możemy sobie to, co żeśmy zeskanowali, zachować. Także to jest nowość, tego w poprzedniej wersji nie było. W ogóle widzę, że Samsung idzie w kierunku przygotowywania swoich alternatywnych aplikacji takich, można powiedzieć, konkurencyjnych do oryginalnych Google'owych, dostępnych na Androida. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, jaki jest cel tego wszystkiego, żeby drugi raz wynajdywać koło, ale może chodzi o to, że jak to w biznesie czasami jest tak, że dzisiaj jest ta wielka przyjaźń, bo jednak Samsung dość sporo zrobił dla samego Google'a i systemu Android. Mocno go rozpropagował, ale kto wie, co się za czas jakiś stanie, zostaną wyłączone te dodatkowe usługi na przykład dla Samsunga, a wtedy oni już będą mieli swoje gotowe. Nie wiem, jaka jest tutaj do tego przesłanka. Kolejną zainstalowaną aplikacją jest Dropbox. Dostajemy również 50 giga na 2 lata wraz z zakupionym telefonem. Aplikacji Dropbox chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to aplikacja, która umożliwia nam synchronizację naszych
wszystkich urządzeń mobilnych i nie tylko, czyli mamy jak gdyby wirtualny dysk, tak zwaną chmurę, jakże popularne to w dzisiejszych czasach sformułowanie, i z tej chmury możemy przy pomocy tabletów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, również wyposażonych już teraz w system Android i z komputerów stacjonarnych, wszystkie pliki sobie synchronizować w jednym miejscu. Aplikacja Dyktafon, też chyba znana, nie wiem czy ona tutaj jest w nowej odsłonie, jeśli chodzi o graficzną, ale chyba tak, ja co prawda z niej nie korzystam, ale widzę, że to tak w miarę fajnie wygląda. Nie wiem, czy ona tutaj jest w nowej odsłonie, jeśli chodzi o... Bardzo dobra jakość rejestrowanego dźwięku, muszę przyznać, aż się sam zadziwiłem, że to aż tak dobrze działa. Aplikacja do e-maila, czyli do takiego standardowego maila, jeżeli nie używamy Gmaila, chociaż nie możemy chyba nie używać Gmaila, mając telefon z Androidem. Jeżeli mamy jakąś pracowniczą skrzynkę, która jest obsługiwana przez protokół POP czy IMAP, możemy korzystać z tej aplikacji e-mailowej. Ja tutaj nie mam żadnego konta stworzonego, ale aplikacja też jest znana. Instalowane jest również na naszym telefonie Google Earth. Nie wiem czemu, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, bo każdy, kto miałby potrzebę, mógłby sobie taką aplikację zainstalować, a niestety jest to tego typu kwestia, że nie możemy sobie tego odinstalować. Ja Wam zaraz pokażę, że teoretycznie możemy to odinstalować, ale zawsze ta aplikacja od razu się pojawia u nas w momencie, kiedy będziemy instalować aktualizację i ona będzie się doinstalowywała. Kolejną aplikacją, którą dostajemy, jest Flipboard. Jest to aplikacja, w której możemy sobie subskrybować pewne treści. One są w taki fajny sposób nam prezentowane. Możemy sobie tutaj kanały RSS-owe subskrybować, możemy sobie facebookowe, twitterowe. Także dość sporo. No to ja akurat tą aplikację używam, to mi to zupełnie nie przeszkadza, ale ci, którzy na przykład nie używają tej aplikacji, też również się już z telefonu nie pozbędą, bo jest ona permanentnie przez producenta na naszym telefonie zainstalowana. Pewnie pojawią się nakładki różne na system, które będą pozbawione na przykład Flipboarda czy Google Earth, ale nie wiem, czy to jest taka potrzeba, czy nie. Kolejna aplikacja to jest Galeria. Widzę, że teraz przeszła nam od razu w aparat. Powróćmy do Galerii. Może niech ona nam tutaj przejdzie. To, co żeśmy tam zrobili, to może wykasujmy. Galeria wygląda podobnie, tylko dodatkowo galeria obsługuje nam gesty. Te air gestures'y. Czy ja tutaj gdzieś miałem jakiś katalog, tak. I możemy sobie to tymi air gestures'ami. To ja nie mam tutaj. Zaraz położę telefon i może. Możemy sobie bez dotykania ekranu przeglądać swoje zdjęcia. Także to jest rozszerzenie, tego nie było w poprzedniej wersji telefonu. Następnie aplikacja Gmail, czyli to jest standardowa aplikacja obsługiwana przez Androida, także tutaj też nie ma sensu się nad nią jakoś rozwodzić. Wyszukiwarka Google Plus, również preinstalowane, nie wiem czy to jest Samsunga, wiemy, czy to już jest tak zaszyte w Androidzie przez Google'a, który chce bardzo promować tą swoją usługę. No, też tego się już teraz nie pozbędziemy w prosty sposób. Group Play, czyli aplikacja, która nam umożliwia jak gdyby grupowe doznawanie różnych rzeczy, czyli oglądanie obrazków. Możemy na kilku telefonach odtwarzać tą samą muzykę. Nie mam niestety żadnego innego urządzenia, które by obsługiwały ten Group Play, także nie zademonstruję, jak to działa. Kolejną aplikacją jest przeglądarka internetowa. Też jest ona zoptymalizowana właśnie pod gesty. Jak widzicie, możemy sobie zarówno gestami, air gesturesami, jak i jest włączony Eyes Tracker, czyli to działa. Nie mam jak Wam teraz tego pokazać, bo on tutaj tego mojego oka zupełnie nie odczyta, tylko odczyta kamerę, ale faktycznie to działa w momencie, kiedy siedzimy przed telefonem, patrzymy na dół strony, to wtedy to automatycznie zaczyna się przeglądać. Trochę inaczej również wygląda zarządzanie oknami. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Te okna się nam w ten sposób zwijają.
Możemy sobie wejść. O, to wszystko działa już błyskawicznie. Wejdę sobie na stronę Pudele, która ma 22 km długości. Sami zobaczycie, jak to szybko się załadowywuje. Oczywiście mamy informacje o polityce cookie. No, wszystko działa w mgnieniu oka. Jesteśmy tylko ograniczeni prędkością łącza, które nam to pobiera. No, 2 giga RAMu już w telefonie mamy, także będzie to nam działało. Będzie nam to działało trochę sprawniej. No, te gesture'sy też nam działają. Jak widzicie, możemy również wykonać opcję powrotu. Przypominam, że też jest dostępna opcja ta multitaskingowa, czyli że oprócz przeglądarki, dla tych, którzy może nie wiedzą, żeby uruchomić tą opcję, dłużej przytrzymujemy przycisk back, wysuwa nam się tutaj z boku taka wstążka i na przykład jednocześnie z przeglądaniem internetu możemy sobie chociażby przeglądać YouTube'a. To wszystko jest konfigurowalne. Tą zakładkę, nie wiem, czy my w tej wersji możemy gdzieś przesuwać. Możemy sobie przesuwać zakładkę. Możemy sobie regulować, które okno ma, jak nam działać. Tak więc mogę na przykład sobie tutaj odpalić jakiś filmik. Proszę bardzo. Mogę go zesunąć tak, żeby... A tutaj zamieszanie na rynku dostępne są. Możemy sobie przeglądać ze stajni Samsunga S3 stronę internetową. Jeżeli chcemy tylko posłuchać, to możemy sobie schować sam dźwięk, sam obraz, a słuchać tylko dźwięku. Wystarczy nam S3. Dobra, bo będzie mi tu to strasznie zakłócało. Także obsługa w przeglądarce internetowej również gestów się pojawiła. Jak żeście widzieli, oraz troszeczkę jest ona, no, jak gdyby lepiej, gesty mi tutaj odczytuje, lepiej, inaczej zupełnie zarządza oknami. To jest to, co na pierwszy rzut oka ja tutaj znalazłem. Oczywiście będzie również taka moja recenzja po 2 tygodniach. Jak coś tam jeszcze odkryję, to nie omieszkam wam tutaj pokazać. Kalkulator też inny trochę. Sprawdzimy, czy funkcjonuje poprawnie. Funkcjonuje poprawnie. Nie jest uszkodzona aplikacja. Kontakty tutaj też się niewiele zmieniło. Jak widzicie, działa już bez tego laga, czyli jak klikam w kontakty, to od razu mi się te kontakty pojawiają. Nie czekamy, aż coś tam się będzie w telefonie działo. Niestety nie jest tu jeszcze zainstalowane tyle aplikacji, które mam zazwyczaj, ile mam zazwyczaj, ale tak jak mówię, no teraz po nakręceniu tej prezentacji już sobie telefon postaram spersonalizować pod swoje potrzeby, zsynchronizuję wszystkie konta pocztowe z tym telefonem, no i zobaczymy, jak sobie da radę bateria i czy wtedy jakieś lagi, czy tak je nazwę, się nie pojawią. Kolejną opcją to są mapy, też jest opcja znana, moje pliki, czyli mamy taki menadżer swoich plików, swoich dokumentów, aplikacja muzyka od Samsunga. Też tu jakąś przykładową muzykę włożyłem, ale... Głośniej, powiem wam, robi wrażenie. Od razu pojawiło nam się to w widżecie na ekranie blokady, jak widzicie. Tak właśnie wygląda aplikacja muzyka. Standardowa muzyka od Google. Nie wiem, po co nam dwie akurat takie aplikacje. No, ale mamy i taką, tu też nie do końca mi okładki przypisał, muszę, nie wiem, zgłębić ten temat, bo raz mi przypisuje, raz mi nie przypisuje. Nie wiem, może jakaś nowa specyfikacja się pojawiła, czy muszę to zaszyć w tagach, bo mam tutaj jakiś niejaki problem z tym, ale to zakładam, że to moja wina, a nie wina oprogramowania. Nawigacja standardowa, googlowa. Aplikacja NFC Tag Launcher to jest ta, którą sobie zainstalowałem po to, żeby tagi NFC odczytywać, bo już się przyzwyczaiłem, że tutaj u siebie mam dostępne takie tagi, z nich korzystam, także pierwsze co robię, to zawsze ten NFC Tag Launcher instaluję po to, żeby można było prowadzić dodatkową konfigurację telefonu właśnie za pomocą właśnie tych takich tagów NFC. O, już o nich żeście widzieli materiał również na kanale, jeżeli ktoś nie widział i nie wie, o co chodzi, to zapraszam do obejrzenia. Następnie skrót do pobieranych. Jeżeli coś pobieramy na telefonie, to
pojawia on się nam w katalogu pobrane. Czasami mamy go tutaj w belce powiadomień, ale jakby gdzieś nam umknął, to możemy sobie przejść właśnie tą strzałką do katalogu pobrane. Pomoc, czyli to, jak sama nazwa wskazuje, pomoc, kwadrant, standard, jest to program, który doinstalowałem. Będzie nam służył do sprawdzenia benchmarków, które no, wykonam za chwil kilka. Kolejną nowością jest S-Health. Jest to, tak jak żeście widzieli w poprzedniej prezentacji, Samsung nam tutaj pokazuje, jaki to on jest ekologiczny, jakie ma fajne ekologiczne podejście i jak bardzo teraz będzie promował zdrowy tryb życia. Jest taka moda, że właśnie teraz trzeba biegać, skakać, fruwać, wszystko trzeba publikować na stronach społecznościowych, a skoro jest takie zapotrzebowanie i ludzie tego oczekują, no to Samsung nie mógł pozostać tutaj bierny tym oczekiwaniom i naprawdę się tutaj postarał, przygotował dość sporo, no głównie tą aplikację, która nam pozwala no, prowadzić zdrowy tryb życia. Mamy tutaj kompana chodu, mamy kompana ćwiczeń, mamy tropiciela żywności, możemy sobie nasze wszystkie potrawy fotografować, opisywać, ile mamy kalorii, tak żeby się nie pogubić, prowadzi sobie swój dziennik żywieniowy. Też to teraz jest w modzie, żeby takie rzeczy robić. Co ciekawe, do tego S-Health będą dostępne dodatkowe akcesoria. Z tego, co wyczytałem, o widzicie, już widać dwa dodatkowe czujniki, które są dołożone do S4, czyli mamy higrometr, podaje nam wilgotność 52 stopnie i temperatura 24 stopnie. Poziom komfortu jest dobry, wszystko nam aplikacja powie, czy mamy się czuć dobrze, czy mamy się czuć źle. I wracając do tych akcesorii, które będą dostępne, to powiem Wam, że właśnie ma być dostępna jedna, to będzie waga, która będzie za pośrednictwem łączności bezprzewodowej Bluetooth komunikowała się z naszą aplikacją, żebyśmy nie musieli przepisywać, ile ważymy, tylko wystarczy, że wstaniemy rano, staniemy na wadze i aplikacja nam sczyta, czy nam przybyło kilka deko, czy nam ubyło tych kilka deko, jak ten nasz tryb życia wygląda. Dodatkowo ma być opaska, która będzie zakładana na klatkę piersiową. Będzie ona się zajmowała pomiarem pulsu. Dodatkowo ma być opaska na rękę, która będzie nam nasz cały komfort, nasze ogólne samopoczucie badała. Z tego, co wyczytałem w internecie, bo na stronie Samsungu nie ma jeszcze informacji, czy to się faktycznie pojawi, ale również ma być jakieś tam dodatkowe urządzenia związane z pomiarem poziomu cukru, pomiarem ciśnienia. No przypuszczam, że może się pojawić całe mnóstwo teraz tych wszystkich urządzeń, które już w domu mamy. Na przykład osoby mające problemy z nadciśnieniem mają ciśnieniomierz, to pewno pojawią się ciśnieniomierze, które będą za pośrednictwem Bluetootha wysyłać nam te wszystkie parametry, które sobie zmierzymy. Będzie to nam aplikacja w jakiś tam sposób gromadziła te dane i pewnie agregowała, tak żeby one były w ładny, przyjemny sposób nam prezentowane. Oczywiście wszystkie nasze rzeczy możemy w serwisach społecznościowych sobie udostępniać, nie ma najmniejszego problemu. Jak zjemy schabowego, to możemy się pochwalić, że schabowy jest zjedzony. Jak żeśmy gdzieś tam pobiegali, pochodzili, to może nam się to też pojawić. Także no, jest to fajne, jeżeli są osoby, które lubią tego typu aktywności, lubią to wszystko sobie dokumentować, lubią współzawodnictwo, bo powiedzmy sobie szczerze, że to będzie również służyło do tego, żeby nawiązać współzawodnictwo z innymi posiadaczami tej aplikacji i dzielić się tymi właśnie swoimi osiągnięciami, czy wagowymi, czy jakimiś sportowymi. Także jest ta aplikacja dostępna. S-Notatka jest również dostępna. Jak widzicie, no Rysik nie współpracuje tutaj z tym telefonem. Możemy sobie palcem machać. Ja wezmę, nawet Wam zademonstruję, wyciągnę Rysik z Note'a i on tutaj nie funkcjonuje zupełnie. Note go nie odczytuje, a w Note'cie, jak widzicie, jak najbardziej tak, jest to odczytywane bez problemu. Także jest aplikacja S-Notatka, też już znana, pokazywana niejednokrotnie, także myślę, że nie będę się na nią rozpisywał. S-Terminarz, widzicie, te wszystkie aplikacje, które nam Samsung daje, są poprzedzane właśnie tym przedrostkiem S, także mamy S-Notatka, S-Health, S-Terminarz, jest proszę bardzo S-Tłumacz, czyli to jest odpowiednik Google Translate, też już jest wykonany właśnie przez Samsunga. Jak widzicie, możemy do niego mówić po hiszpańsku, po angielsku, nie obsługuje jeszcze polski. Hola, ¿cómo estás?
Jak widzicie, tłumacz nam odczytał poprawnie naszą hiszpańską artykulację i również przetłumaczył to na angielski. Pamiętajmy, że te wszystkie usługi są oparte jednak o ciągłą komunikację z internetową z Samsungiem, czyli wszystkie tego typu rzeczy są przesyłane na serwery Samsunga, tam są analizowane i informacja zwrotna wraca na nasz telefon. Także pamiętajmy, że będąc gdzieś za granicą w roamingu, będziemy sobie chcieli używać tłumacza, to możemy się potem dość mocno zdziwić na fakturze, jeżeli nie będziemy mieli roamingu danych wyłączonego. Kolejna już znana z poprzednich edycji jest Samsung Apps. Widzicie tutaj cały sklep samsungowy. Jest to odpowiednik sklepu Google'owego, czyli Google Play. Nie mylić z siecią Play, dawniej Android Market. Jest to odpowiednik samsungowy. Samsung Hub jest to aplikacja do agregacji tych wszystkich różnych naszych aktywności. Takich zakupowych. Wszystko się nam w jednym miejscu pojawia, czy książki jak będziemy kupować, czy będziemy kupować gry, to wszystko tutaj w tej jednej aplikacji nam się będzie pojawiało. Są również oczywiście do tego dostępne widżety, ja to za chwilę Wam również zademonstruję, jakie mamy widżety w tym telefonie. Samsung Link, kolejna aplikacja. Jest to aplikacja, która umożliwia nam połączenie wszystkich naszych samsungowych device'ów, bo prawie teraz każdy gadżeciarz ma jakiś telewizor Samsunga, czy laptopa Samsunga, czy tablet, czy telefon i to wszystko możemy za pomocą właśnie tej aplikacji sobie synchronizować ze sobą, także jak właśnie tutaj widzicie na obrazku, że możemy sobie przerzucać zdjęcia, czy do laptopa, czy do tableta, czy możemy sobie to, co mówiłem w poprzedniej aplikacji, sklonować nasz telefon, tak żebyśmy widzieli go na ekranie telewizora. Naprawdę no, potrzebny mi jest telewizor Samsunga, jakiś nowy, mam nadzieję, że może od Samsunga wydębię coś takiego, to bym Wam pokazał, jak to działa, bo niestety moje telewizory już są za stare, bo mają 1,5 roku i nie chcą z tym współpracować, także to też jest szaleństwo, jeśli chodzi o te szybkie upgrade'y i to zostawianie troszeczkę ludzi w tyle. Sklep Play już jest w wersji nowej zainstalowany. Ci, którzy już sobie podinstalowali nową wersję sklepu, to już tą stronę znają. Ci, którzy nie podinstalowali, to pewnie pierwszy raz widzą, ale zaraz na pewno go też dostaną w aktualizacjach od Google. Można sobie zresztą też pobrać tą wersję sklepu gdzieś tam z internetu. Pamiętajmy, żeby jakieś źródło takie w miarę solidne mieć do tego, żebyśmy nie załapali jakiegoś syfa przez przypadek. Tak więc no to każdy prędzej czy później z użytkowników systemów androidowych na swój telefon dostanie. Story Album, też nowa aplikacja, jej wcześniej nie było. Na podstawie albumów znajdujących się w naszej galerii możemy sobie utworzyć taki story album i on tam w taki bardziej finezyjny sposób nam będzie te nasze zdjęcia prezentował. Pozwalał się nam na dzielenie tymi zdjęciami tam ze znajomymi, także też taka dodatkowa opcja, jeśli chodzi o agregowanie fotografii, zdjęć, które mamy czy wykonujemy naszym telefonem. Następna aplikacja jest to Google Tag, czyli komunikator Google'owy, również go nie trzeba przedstawiać, bo jest on w tej samej wersji, która była poprzednio. Nie wiem, czy on był, nie pamiętam, czy on był preinstalowany poprzednio na telefonie, czy trzeba było sobie go dociągnąć z marketu. Teraz w każdym razie dostajecie to od producenta. Aplikacja Telefon, również możemy zobaczyć, że nie laguje. Bez problemu to wszystko sobie tutaj działa. Też się ona nie zmieniła, tutaj jakichś nowych rzeczy nie widzę. Gestersy tu nie działają, bo nie pojawia nam się ikonka, która jak gdyby uaktywnia tą funkcję. Kolejną rzeczą, którą dostajemy od Samsunga, jest aplikacja TripAdvisor. Taka aplikacja dla ludzi, którzy gdzieś tam podróżują. Nie powiem, aplikacja bardzo udana, ale czemu dostawać ją w pakiecie, też zrozumieć tego nie mogę, bo no nie każdy jest jakimś zapalonym podróżnikiem, a aplikacja już w naszym telefonie siedzi i nie za bardzo mamy możliwość, żeby ją odinstalować. Orange usługi to jest to, co mam tu jakąś kartę orange'ową włożoną i stąd sobie wzięły się ta ikona z tymi usługami. Ustawienia to żeśmy już te wszystkie ustawienia w poprzedniej prezentacji pokazywali, także nie będę tego wchodził, bo też nam zeszło tam 20 minut. Kolejna ikona, która już się pojawiła w starszych wersjach Androida również.
Może niektórzy byli zdziwieni, że im się coś takiego pojawiło. Jest jedna taka ustawienia odnośnie konta Google'owego. Są tu zagregowane te wszystkie opcje w jednym miejscu, tak żebyśmy nie musieli szukać. I to, no, to pewnie jakieś były wymagania prawne, żeby Google to w ten sposób zorganizował, żeby to było dla ludzi w miarę przyjazne i przyjemne i żeby łatwo mogli się odnaleźć. Kolejną nowością jest Watch On. Jest to aplikacja, która pozwala nam na pobieranie i agregowanie spisów ulubionych kanałów telewizyjnych. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ogląda telewizję, no ale może ktoś ogląda. Można sobie tutaj na przykład podłączyć aktualną ofertę cyfry, określić sobie, jakimi programami jesteśmy zainteresowani. Samsungowa aplikacja będzie nam podpowiadała, co na danym kanale możemy obejrzeć. Jednocześnie będzie nam sterowała za pomocą tego wbudowanego nadajnika podczerwieni naszym telewizorem. Możemy sobie tutaj zdefiniować, czy telewizor, czy jakieś inne urządzenia. Możemy sobie włączyć pilot uniwersalny, gdzie będziemy mieli zagregowane na jednej stronie różne opcje. Jak widzicie, tutaj mam dodane na przykład skrót do HBO. Teraz dioda sygnalizacyjna nam zaświeciła się, że wysłała sygnał. I tutaj mam obok telewizor, który się uruchomił, żeby przełączyć się na kanał HBO. I on od razu steruje i telewizorem, i tunerem w ten sposób, żeby nam od razu tak ustawić, żebyśmy przy pomocy tego jednego guzika oglądali to, co chcemy. Następną aplikacją są wiadomości. Tu też się nic nie zmieniło. Tak naprawdę to jest do obsługi SMS-ów. Nie zauważyłem tutaj jakiegoś progresu czy jakichś zmian. Tego, czego żeście nie widzieli, to jest aplikacja wideo. Może zobaczmy, jak on odtwarza filmy. Wiadomo, że przy tej wydajności procesora nie będzie żadnych problemów, jeśli chodzi o wydajność. Włączę może 1024 prezentację. Proszę. Pozwolę sobie ściszyć troszkę. I zobaczcie, na tym ekranie, pomimo tego, że widzicie tą prezentację, dostępna jest od razu ikonka All Share, czyli możemy sobie to wysłać do telewizora. No, jakoś przylagowało. Teraz on patrzy, czy ja na niego patrzę, czy ja nie patrzę. Pamiętajmy, że jest ta nowa opcja, że jeżeli przestajemy patrzeć, on nie widzi, że ja na niego patrzę, to on mi stopuje odtwarzanie. No to jest też ciekawa sprawa, jak widać działa. Ale to, co chciałem powiedzieć, to właśnie, że z tego głównego ekranu mamy również dostępny All Share, czyli w każdej chwili możemy sobie wkliknąć ten guzik i wysłać, pojawi nam się tutaj lista dostępnych urządzeń i wysłać ten obraz na telewizor, czy na komputer, czy na jakieś inne urządzenie, które obsługuje nam DLNA. Anuluj. Fajną opcją też jest, nie wszyscy wiedzą, że po przyciśnięciu przycisku zasilania automatycznie nam się ta aplikacja blokuje, także już możemy sobie spokojnie to oglądać i nic się nie będzie działo. O, widzicie, jak ja teraz patrzę, widzi on moje oczy, że ja to oglądam, to nam idzie film. Patrzcie, jakie jeszcze są kąty, w ogóle jakie jest nasycenie kolorów tym, to jest po prostu niebywałe. Przy okazji sobie możemy tak to przetestować. No ja patrzę. W momencie, kiedy znikają moje oczy, stopuje nam się film. Znowu on tutaj widzi moją gębę i moje oczy, że się patrzą. Odwrócę głowę, stopuje się. Patrzę na niego, idzie dalej. Działa, no widzicie, działa to i tak jak wam mówiłem, teraz będę się patrzył, jest ta opcja przytrzymania przycisku zasilania, tak żeby przejść w tryb blokady, żeby nam... No bo wiadomo, że te ekrany są bardzo czułe i po prostu reagują na to, że się do tego telefonu zbliżamy czy coś, żeby wyjść z tego trybu ponownie, albo nam się kończy film, albo ponownie naciskamy przycisk zasilania i od razu żeśmy sobie nową opcję potestowali. Jak widzicie, też ekran jest czuły, ja jak przesuwam nad nim palec, to już widać, że tam on go odczytuje. Dobra, wejdźmy dalej. Filmy pokazałem. Full HD, jak widzicie, odtwarza bez najmniejszego problemu. To idzie wyśmienicie. Wyszukiwanie głosowe. Aplikacja YouTube, czyli to jest standardowa aplikacja oferowana przez Google, także tu się nic nie zmienia. Aplikacja zegar też standardowa. Nic się tutaj nie zmieniło.
Także tyle, jeśli chodzi o aplikację. Teraz może jeszcze kilka słów o widżetach, co dostajemy od początku. Od początku to, no to widzicie, standardowe widżety dostępne do tych aplikacji, które mamy podinstalowane przez producenta. Ja tak pokrótce sobie poprzełączam, żebyście widzieli mniej więcej to, co jest dostępne. Polecam też wybrać się do sklepu, bo Samsung, powiem szczerze, że się tutaj spisał dość mocno. Faktycznie 27 w sobotę była premiera. Tutaj u nas w okolicy, we wszystkich sklepach pojawiły się te stragany prezentujące nowe telefony Samsunga. I można przyjść, zobaczyć, podotykać, no, powąchać, jak to wszystko wygląda. Tak mamy zorganizowane pulpity po kupieniu tego telefonu. Mamy widżet pogodowy plus podstawowe skróty na tym pulpicie. Tutaj mamy tą galerię, którą ja stworzyłem. Mamy kompan chodu. Wiadomo, że kliknięcie widżet przenosi nas do danej aplikacji, żebyśmy mogli sobie już to wszystko odpowiednio tam poustawiać. Tutaj mamy Samsung Hub, to o czym mówiłem. Możemy sobie wejść w książki. Ja tutaj nawet ściągnąłem jakąś jedną darmową pozycję, tak żebyśmy sobie mogli zobaczyć, jak to przeglądanie książek wygląda. Dobra, tu ją kliknę, bo ona już jest pobrana. Nie wiem, czemu chcę ponownie ją pobierać, ale to nie o to chodzi, żeby się tym akurat teraz zajmować. I jest książka. I mamy swój czytnik. Słychać, jak się przekłada kartki, duże, czytelne litery, także bardzo w wygodny sposób możemy tą książkę sobie czytać. Oczywiście mamy również skrót do gier, ale żadnej gry tutaj nie zainstalowałem jeszcze z Google'owego sklepu. Możemy to sobie wszystko podinstalować i ten widżet jest już tutaj na tym ekranie głównym od razu zainstalowany. Kolejne widżety, skróty. Tak to mniej więcej pokrótce 30-minutowej wygląda. Zapraszam tradycyjnie do komentowania, czy Wam się podobają, czy uznajecie za przydatne, szczególnie czy ta nowa aplikacja S-Health, którą tak mocno się Google szczyci, nie Google, przepraszam, tylko Samsung chwali, szczyci i czy to dla Was jest przydatne, czy na to, żeście czekali. No muszę przyznać, że jest cała masa tych aplikacji, naprawdę. To nie jest tak, jak drzewiej bywało, że podchodzimy do telefonu i od razu z niego możemy korzystać. Jednak trzeba się z nim zapoznać, zobaczyć, co tu jest, bo tu jest tyle różnych funkcji, funkcjonalności, że naprawdę, naprawdę szkoda z tego nie korzystać. I tak jak mówię, czekam na Wasze komentarze, co Wam się podoba, z czego najczęściej korzystacie i jak wygląda Wasz pierwszy kontakt, czy Wam się spodobał kontakt z tym Galaxy S4.